14 lutego w Gminnym Ośrodku Kultury w Przygodzicach już po raz szósty rozdano popularne Oscary. Gala, na której przyznawano najważniejsze wyróżnienia na rzecz rozwoju gminy Przygodzice za 2009 rok, podobnie jak ta hollywoodzka, miała odpowiednią oprawę. Spotkanie było także okazją do podsumowania minionego roku. Już dzisiaj spotykamy się na szóstym tradycyjnym resume działalności za rok poprzedni. Rok 2009 zamknął się w gminie ilością 11 890 mieszkańców. W porównaniu do roku 2008 przybyło nas 191, w tym urodzeń 146. Do Gminnego Ośrodka Kultury w Przygodzicach zjechali się pracownicy poszczególnych jednostek gminnych, samorządowcy oraz zaproszeni goście. Przygrywała kapela Boćki z Przygodzic, a zaśpiewały rodowite Baryczanki. Tradycyjnie najbardziej zasłużonych nominowano w 7 kategoriach. Rok 2009 był obfity w wiele ważnych dla gminy wydarzeń. Właśnie dlatego przez te 12 miesięcy uzbierała się rekordowa jak dotąd liczba nominowanych. W tym roku do kapituły wpłynęły 82 wnioski, które kapituła rozpatrywała i były zdania też różne podzielone na samym początku, ale w końcu doszliśmy do jakiegoś konsensusu i dzisiaj było odzwierciedleniem te osoby, które były najbardziej zaangażowane, które w całokształcie tej pracy społecznej wykazały się największym zaangażowaniem, zostały wyróżnione, nominowane, a najlepsze osoby zostały wyróżnione statuetkami. Na pewno takich, którzy by zasługiwali, jest o wiele więcej. Jednak to są może ci najlepsi z najlepszych, albo po prostu tym, to są ci, którym się naprawdę którzy zasługiwali na takie wyróżnienie w dniu dzisiejszym. Statuetkę w kategorii działalność społeczna w tym roku odebrał wieloletni sołtys Topoli Wielkiej. Sukces tak wiekowego zaangażowania w życie wsi Stefan Wieleba zawdzięcza zrozumieniu mieszkańców. Do sukcesu to trzeba dwie strony mieć, i sołtysa, i mieszkańców. Także jak się rozumiemy z mieszkańcami, to i sukces jest. Wśród nominowanych w kategorii działalność kulturalna według kapituły w 2009 roku najbardziej czynny był Gminny Ośrodek Kultury w Przygodzicach. Tym samym to właśnie GOK zasłużył na statuetkę. Ta statuetka jest nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla wszystkich ludzi, którzy na co dzień ze mną współpracują. Wszystkich instruktorów poszczególnych sekcji, tak jak już powiedziałem wcześniej, od zespołu pieśni tańca na kapeli Boczki skończywszy. Najbardziej zasłużonym animatorem kultury fizycznej i sportu okazał się Mirosław Szwedowski, prezes Ludowego Zespołu Sportowego Pardalin. Laureat statuetki nie krył zdziwienia i zadowolenia z wyróżnienia. Jestem naprawdę zaskoczony. Nie spodziewałem się tego, ale skoro ta kapituła ogłosiła ten wielki, no naprawdę bardzo dziękuję. Trzeba młodym tłumaczyć od małego, że sport dla nich jest najważniejszy, nie tylko komputer, siedzieć w domu, nauka i sport przede wszystkim, żeby się rozwijali sportowo, w duchu. I trzeba od małego im to wpajać. W kategorii stowarzyszeń statuetkę w tym roku otrzymały panie z Koła Gospodyń Wiejskich z Ludwikowa. Staramy się pomagać wszystkim, a jednak nas zobaczono, zauważono, że pomagamy i działamy na tyle, ile możemy i umiemy. Jest to takie prestiżowe wyróżnienie, tak można o nim powiedzieć? No, dla nas bardzo, bardzo prestiżowe. Ile w sumie członkiń jest w Kole Gospodyń Wiejskich? No, u nas jest kilka, może koło 15-16 pań, bo jest wioska mała, także jest nas parę tylko osób faktycznie. Najbardziej prężnie działającą placówką oświatową okazał się zespół szkół w Dębnicy. Dyrektor Dariusz Spychalski podkreśla, że to wyróżnienie motywuje do dalszych działań na rzecz gminy. Nagroda
nagroda jest dla mnie szczególnym wyróżnieniem dla całej społeczności Zespołu Szkół w Dębnicy. Jednocześnie jest takim czynnikiem, który zobowiązuje do dalszych działań. Myślę, że tutaj żadnych deklaracji składać nie wypada, ale drogę, którą sobie obraliśmy w działaniu naszej placówki, trzeba po prostu dalej realizować. Gdyby nie oni, w gminie nie byłoby tak bezpiecznie i właśnie za to kapituła postanowiła uhonorować najbardziej zasłużonych w kategorii ochrona ludności i bezpieczeństwo mieszkańców. Statuetkę otrzymał Łukasz Fidelak, naczelnik OSP w Dębnicy. Właśnie niestety, proszę Państwa, kolega, sprawy służbowe nie pozwoliły mu odebrać, więc serdecznie w jego imieniu dziękuję za to wyróżnienie. W ostatniej kategorii, czyli firmy, najwyższy laur powędrował do właściciela wytwórni cukierków Karmelek z Przygodzic. Wojciech Kończewski przyznaje, że to w okresie, kiedy przeniósł firmę do Przygodzic, święci ona największe triumfy. Jest to dotychczas moje największe wyróżnienie, jakie otrzymałem, bo mam wyróżnienia z Czerwonego Krzyża, podziękowania z innych instytucji, ale w tej chwili to jest najwyższe z Przygodzic. Jak pan myśli, za co pan dostał to wyróżnienie? Myślę, że za sponsoring i za lata, jednak firma istnieje 33 lata już i z tego 25 lat terenie gminy Przygodzice i zostałem w końcu doceniony. Wyróżnienie w postaci dyplomów i gratulacji otrzymało ponad 25 osób związanych z życiem gminy. Całą galę tradycyjnie już poprowadziła znana tamtejszej publiczności dwójka konferansjerów, którzy elektryzowali zgromadzoną publiczność humorem sytuacyjnym. Przygodzickie Oskary na stałe zapisały się w kalendarzu społecznym i kulturalnym całej gminy. Kolejna edycja już za rok. Dziękujemy za uwagę, a na kolejny program zapraszamy już wkrótce.